Może to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich połowy wieku. Prawdopodobnie tak, ja myślę. Lem jest czytany na całym świecie istotnie i uważany za najważniejszego na świecie pisarza science fiction. Pisałem, a dlaczego pisałem, to jeden Pan Bóg wie. Samo pisanie jest dla mnie procederem bardzo nudnym, męczącym i niestety na ogół jest tak, że kiedy cokolwiek piszę, to wtedy mi się zdaje, że gdybym tylko mógł coś innego robić, ale to są wszystko oczywiście próby ucieczki, wynalezienia sobie bardzo ważnego zajęcia, że trzeba tam w piwnicy coś bardzo pilnego zrobić, kontakt do ściany przykręcić, prawda, żarówkę zmienić, samochód umyć, tysiąc rzeczy się przypomina wtedy nagle. Ale to są wszystko rozpaczliwe wybiegi nieszczęśliwego umysłu, który jest właśnie zniewolony do tych prac i bardzo mu się nie chce. Zawsze robił wrażenie troszkę dziwaka. Jakoś tak odbijał od otoczenia. Opowiadał przed laty przyjaciel Lema, pisarz Jan Józef Szczepański. Trochę się wydawał dziecinny, co było właśnie też jednym z takich zaskoczeń, bo to takie było mądre dziecko, prawda? Jak sobie przypominam, od razu pierwszy raz jak go zobaczyłem, sobie pomyślałem, że to jest jedynak. Miał skłonność do przebywania ze sobą samym. Muszę mieć zamknięty pokój z dużą ilością niezbędnych mi książek, papier, maszyny do pisania i nic więcej. Wolę ciszę. Przeszkadza mi bezustanny lęk, zresztą zupełnie realny, zasadny, że zaraz będzie telefon, że zaraz będzie drugi telefon, bo nieraz zdarza się tak, że zaczynam pisać jakieś zdanie, nie doszedłszy do przecinka, muszę wstać, podejść do telefonu, wracam do maszyny, nie mogę dokończyć zdania, bo jest następny telefon i tak czasem trwa, aż ja zrozpaczony wyciągam, czego najsrożej zabrania urząd telefonu, wyciągam kontakt telefonu ze ściany. Takich spraw oblegających mnie, takich powiedziałbym trywialnych i niemądrych, jest strasznie dużo. Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jakieś 16 teczek z korespondencją zagraniczną, tylko tegoroczną. Jest bardzo prosta metoda, jeśli żyje pod stale, pod takim obstrzałem korespondencyjnym. Odkłada się listy na 2-3 tygodnie. Po miesiącu na ogół listy nieodpowiedziane tracą wszelką istotność i ważność, a szalenie ważne listy po 3 miesiącach. Działam na zasadzie straży pożarnej. Jeżeli serce mi mówi, czy też, że muszę bezwzględnie, że nieodpowiedź byłoby już skończonym jakimś łajdactwem i tak dalej, no to po jakimś czasie odpowiada. Dla pisarza odnajdywanie wybiegów będących zasadnym usprawiedliwieniem do niepisania w danym dniu jest podstawową czynnością życiową. Jest Herma Frośko. Metafizyka robocia, problem naprawy głównej. Duch gdzie? Problem kontaktu i specjaliści? Wysłannicy takowegoż? Jak przechodzą jakieś pomysły, to ja je notuję na małych karteczkach. Psyche YX. Warstwowo, w której różnoty siedzą. I porzucam je na moim biurku. Teraz biurko jest dziwnie uporządkowane, ale to jest wyjątek z reguły. Normalnie tutaj dzieją się rzeczy straszne. I mniej więcej raz na miesiąc albo na dwa miesiące robię taki duży remanent i wtedy staram się zgromadzić wszystkie te karteczki z pomysłami. Przeważnie jest rezultat dość smutny, tak jak był właśnie przedwczoraj, kiedy robiłem tu porządki. Polega to na tym, że znajduję prawie te zapiski, ale przeważnie są dla mnie samego niezrozumiałe. Po prostu choruję na taką lakoniczność nadmierną zapisywania i w momencie, jak mi jakiś pomysł przychodzi do głowy, uważam go za tak oczywisty i zrozumiały, że notuję go w trzech słowach. A potem, jak po trzech tygodniach patrzę, to w ogóle nie rozumiem, co to ma znaczyć, do czego to się odnosiło i o co chodziło. Czyli przeważnie muszę wtedy tego rodzaju rzecz spisać na strach. To piszę na maszynie od razu. I za każdym razem zaczynam od nowa, nigdy niczego nie kreśląc, nie powtarzając, nie nawracając małymi fragmentami, tylko jeśli rzecz nie napisze się od razu od początku do końca dobrze, a nigdy się nie napisze, to wiem doskonale, to muszę zaczynać jeszcze raz i jeszcze raz, marnując nieprawdopodobne ilości papieru. Z tego powodu, nawiasem mówiąc, zawsze muszę mieć w domu co najmniej parę tysięcy arkuszy czystego papieru, bo wiem, że napisanie rzeczy, powiedzmy 30 czy 40 stronicowej, wymaga uprzedniego całopalenia, znaczy zniszczenia po prostu 500-600 arkuszy papieru. Jestem sam oburzony sobą, tym trwonicielskim stosunkiem i do własnego czasu, i do papieru, i do źródeł, no ale inaczej nie potrafię. Lem budzi się gdzieś przed 4 rano i do śniadania stuka na maszynie
i to olbrzymie ilości. Opowiadał pisarz i scenarzysta Aleksander Ścibor-Rylski. Ja przez szereg lat w Zakopanem miałem zazwyczaj przyjemność, czy też względną przyjemność, mieszkać pod Lemem. No i rzeczywiście o świcie zaczynała się straszliwa kanonada maszynowa. W ogromnym tempie on pisze na maszynie, mimo że pisze tylko dwoma palcami. I rzeczywiście od tej strony trudno już było spać. Przy tym właściwie cały dzień pracy Lema, tak? Chodzi o jego pisarstwo. A potem zjada śniadanie, bo od tej pory już jeździ samochodem, wozi żonę do pracy, przywozi. Słynne tam kolejki puszcza, których synowi nie wolno dotykać samemu, żeby nie zepsuł. Psuje tatuś. Lem w pantoflach to byłby temat na całą książkę. Nie bywa tam w tak zwanym związku, czy powiedzmy nie jest działaczem nigdzie. Opowiadała Irena Smorąg, redaktor w wydawnictwie literackim. Ale o ile wiem, jest to człowiek, który naprawdę żyje pełnym życiem i to takim z jego całymi codziennymi drobiazgami. Myśmy jeździli zawsze w zimie do tego domu literatu Astoria w Zakopanem i całą naszą pomysłowość koncentrowaliśmy na tym, żeby dostać miejscówki na Kasprowy. Ponieważ mieliśmy tę słabość, żeby zjeżdżać z Kasprowego jak największą ilość razy. Trzeba było czasem o 6 rano wstawać, żeby dostać tę miejscówkę. Ale w końcu się dostawało. Jak to się mówi, chody i znajomości wyrabiało się. I pamiętam, że kiedyś miałem taki szczęśliwy dzień, kiedy dostałem 3 miejscówki. Mogłem w ciągu przedpołudnia 3 razy zjechać z góry na dół. Jak jechałem po raz pierwszy, to kółkiem od kijka zaczepiłem o jakiś korzeń, wywinąłem w powietrzu salto i wpadłem do potoku. Co by nie było jeszcze takie najgorsze, ale najgorsze, że bym, kości miałem całe, ale portki narciarskie pękły mi w kroku od guzika przedniego aż do tylnego. Musiałem u kierownika kolejki, siedząc u nich w łazience na wannie, na okrętkę zszywać te spodnie i dzięki temu przynajmniej udało mi się wykorzystać trzecią, ostatnią miejscówkę, bo drugą straciłem na tym zszywaniu spodni. Takie to były czasy, no, egzotyczne, ale właściwie nie wszystko było złe, dlatego, bo człowiek był młody. I ta młodość osładzała to, co było w tych czasach ponure i gorzkie. Trzeba powiedzieć, że Lem ma jedną pasję, która no, jest pasją jego życia i której on powściągnąć nie może. Mianowicie zamiłowanie do słodyczy. To człowiek, który potrafi tych słodyczy zjadać niesłychaną ilość, nieustannie się przy tym odchudzając. Znany jest taki okres w jego życiu, kiedy on, wzięty przez żonę na bardzo ostrą dietę, prawie nic nie jada, ciągle tył. Wszyscy zachodzili w głowę, jak to jest możliwe. Okazało się, że Lem zgromadził w garażu olbrzymi zapas chałwy i wykradał się chyłkiem, gdy go nikt nie widział i po kilo, półtora kilo tej chałwy dziennie zjadał. W związku z tym ta cała dieta oczywiście była funta kłaków warta. No muszę powiedzieć, że w czasie naszych wspólnych pobytów wieloletnich, prawda, czy corocznych w Zakopanem, miejscem, do którego Lem najchętniej się udawał po nartach, był sklep na kościuszki ze słodyczami, gdzie wtedy, dzisiaj już jej nie ma, ale była wspaniała, olbrzymia czekolada z orzechami laskowymi w takich grubych blokach. Otóż taki blok czekolady Lemowi starczał na jedno posiedzenie popołudniowe. Drugim jego smakołykiem ulubionym były marcepanki, których wtedy też było zatrzęsienie, dzisiaj jakoś ich nie widać, nie wiem, czy Lem wszystkie zjadł. Dziecinny, przestronnie inteligentny, potwór inteligencji właściwie. I umysł nigdy nie przestaje funkcjonować. Tak, że to się staje aż męczące, bo trzeba ciągle myśleć dalej. Opowiadał krytyk literacki Jan Błoński. Gombrowicz kiedyś postawia sobie takie pytanie. Dlaczego ludzie tyle rozmawiają o futbolu? I odpowiada na to tak. To nie jest dlatego, że naprawdę ich piłka nożna interesuje. Tylko oni nie mają innego słownictwa, nie umieją o niczym innym rozmawiać, a chcą się ze sobą porozumiewać. Olśniewające w wypadku właśnie Lema człowieka, jeśli tak można powiedzieć, jest to, że nigdy nie mamy wrażenia, że się rozmawia o futbolu. Nigdy się nie rozmawia po to, żeby rozmawiać, tylko po to, żeby coś powiedzieć. Prawdopodobnie to jest najinteligentniejszy człowiek, jakiego w życiu spotkałem, chociaż na pewno spotkałem ludzi, którzy więcej działali. Właściwie umie wszystko, może wszystko. Traktat o wszystkim. Zna się na wszystkim. Reporter krakowski zwraca się do znanego pisarza powieści fantastycznych Stanisława Lema. O ile pamiętam, w książce wydanej 10 lat temu pod tytułem Astronauci
Napisał pan, że podróż pierwszego statku kosmicznego, który dokona zdjęć drugiej półkuli Księżyca, odbędzie się w roku 1970. Jak możemy dziś stwierdzić, technika radziecka wyprzedziła pana fantazję. Tak, rzeczywiście, ma pan rację. Ten statek nazywał się nawet Biały Meteor, a lot człowieka miał się odbyć jeszcze później. Muszę jednak dodać, że stawiając taki horoskop, przewidując podróż pierwszego człowieka po roku 1970, i tak byłem odosobniony, ponieważ wszyscy sądzili, że to nastąpi dopiero pod koniec stulecia, to znaczy w latach 990 prawdopodobnie. Nikt nie przypuszczał z najbardziej otrzaskanych z problemem fachowców, z najbardziej, powiedzmy, związanych z astronautyką, specjalistów, nikt nie przypuszczał, że to może nastąpić tak szybko. To na pewno jest dla wszystkich olbrzymie zaskoczenie, tym bardziej, że pamiętam taki drobny szczegół. Kiedy książkę wydałem 10 lat temu, nazywała się ona Astronauci. Otóż sama nazwa była do tego stopnia obca, że nie wiadomo było, co to znaczy, co to jest ta astronautyka, o co chodzi. Takich spraw, tak jak ja na przykład opisuję to, ludzie nie traktują całkiem poważnie, no bo to przecież jest trochę i fantastyczne, i zmyślone, i nie wiedzieć gdzie, nie wiedzieć kiedy, i to w ogóle jest do śmiechu, i to i tamto. No a potem, kiedy się już to staje rzeczywistością, to rzeczywiście już często nie jest do śmiechu, a nie trochę, prawda? Mroczny, pod górę wiodący korytarz zalegało bezwzględne, wszystko chłonące milczenie próżni, w którym nasze stąpanie ginęło bez echa. Fragment Obłoku Magellana czyta Andrzej Łapicki. Z podłogi przy każdym kroku wstawał chwiejnymi kłębami nieważki pył i owiewał nas, leniwie falując aż po barki. Korytarz zamykały bardzo masywne drzwi pancerne. Po usunięciu chrupkiej warstewki szronu ukazał się czerwony napis Atomic Power Section, Radiation Danger. Bomby, prawda? Powiedział Grotrian do Terhara. Tak, odparł historyk. Uranowe. Księżyc ten opuścił Ziemię więcej niż 11 wieków temu. Atlantydzi zamierzali rozsiewać z niego bakterie i miotać pociski atomowe. Jakiś błąd w obliczeniach spowodował zejście z wyznaczonej orbity. Tak rozpoczęło się szybowanie tego statku w próżni. Kosmos i te wszystkie fantastyczne historie, to jest Lema Parawan, to jest po prostu figura stylistyczna. On wybrał taką poetykę, a on mówi o naszym życiu, tutaj, o naszych sprawach. Przecież odbicie tych wszystkich problemów, które tam są, to jest odbicie naszych spraw, tylko nie wszyscy umieją to czytać. Może być, że mi się i marzyło, żeby być odnowicielem, właśnie takim jakimś Stanisławem odnowicielem tej literatury. Nie tyle nawet w dziele tym, który ja sam piszę, tylko po prostu, żeby wskazać, że tak powiem, drogę, kierunek i tak dalej. Ja mam własny swój wobec siebie samego rachunek ma i winien, prawda? Co chciałem, co próbowałem, a co mi się w jakimś sensie udało. I ta rubryka ma jest bardzo skromna, bo ja tego nie mierzę ani ilością wydań, tylko raczej wyobrażeniem, czy to, co dałem, jest jakąś pozycją trwałą. To jest właściwie chyba kluczowe dla piszącego, żeby się miało to poczucie, że byłem przynajmniej w tej dziedzinie niezastąpiony, że gdyby mnie nie było, to pewne rzeczy nie zostałyby powiedziane, że gdybym się nie narodził albo nie pisał, to pewne sprawy w tym wieku nie zostałyby tknięte, słowem poruszone, wymyślone, przedstawione, opublikowane, rozgłoszone. Tylko tyle.